Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest gra Stranded. Oczywiście jest to Stranded 2, można to mnie między innymi poznać po tych dwóch palmach tutaj. No, jak widać też po polsku, wersję widać, wszystko widać, tak więc jest dobrze. Nabrała mnie teraz faza na nagrywanie, więc tego jednego dnia nagrałem dwa filmiki jak na razie, chociaż pewnie nie wiem, czy Strandeda nie nagram dwóch. Mam tu mniej więcej telefon do patrzenia godziny. Okej. Okay. Za 20 minut nagramy i myślę, że starczy. A więc pewnie połowa osób wie, co to jest ten Stranded, co to jest za gra, ogólnie z czym to się je. Ale niektóre osoby mogą nie wiedzieć, do czego to służy. Ogólnie co to jest. Więc ta gra to jest taki symulator? Można powiedzieć, że symulator. No, przetrwanie na bezludnej wyspie. Teoretycznie bezludnej, tak naprawdę później się dowiadujemy, że to jest teoretycznie bezludna wyspa. Teoretycznie. A więc dobra, myślę, że bez zbędnego owijania w bawełnę zacznę sobie rozgrywkę. No, bierzemy przygodę. Teraz jest intro, więc siedzę cicho. I remember it as if it were yesterday. I had just bought a new yacht, and I was eager to take it for a ride, so I took it out to sea. In my excitement, I didn't really pay attention to where I was going, and I got into a storm. The storm drove me off course. All of a sudden, a bolt of lightning struck the yacht and caused a fire. Fire spread so quickly I couldn't do anything to stop it. And soon it reached the fuel tanks and it caused an explosion that shattered my boat into a thousand pieces. And it threw me off board, drifting. Okej, okay, intro się skończyło. Więc jak widzicie, jest tu niezły rozpierdziel. Chociaż nie widać tego, ale... Wyspa. To się nazywa szczęście. Morze wyrzuciło mnie na brzeg prawie bez szwanku. Powinienem się rozejrzeć. Informacja. No, tutaj macie cztery paski. Na samej górze to jest zdrowie. Później macie głód, to jest zielony, pragnienie niebieski i zmęczenie fioletowy. Musimy... To są po części takie trochę Simsy. Musimy się troszyć o naszego bohatera, żeby po prostu nie padł nam tu w środku. Ale no właśnie o to chodzi. Na paski głodu, pragnienia. Żeby nie były za wysokie. Dobra. Przy użyciu w ten sposób zdajesz obrażenia, pozyskujesz przedmioty. Okej. No dobra. Co byśmy zaczęli jako przetrwanie na bezludnej wyspie? Na pewno, jeżeli chcecie się napić z morza, to nie radzę wam. To jest dość logicznie zrobione, ponieważ... morze to jest... W wolnym tłumaczeniu. No to jest słona woda, prawda? A słona woda... Woda ogólnie... woda. Sól wypłukuje nam, tak jakby... No, sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej spragnieni, niż byliśmy na początku. Jak widzicie, ja tu biję kraba. Jedynie po to, żeby mieć trochę jedzenia. No, po prostu coś trzeba tutaj wymyślić, żeby nie umrzeć z głodu, prawda? Mamy winogrona. To jest misja fabularna, tu jest fabuła w tej grze, wszystko jest full wypas. Na tej wyspie najwyraźniej nie znajdę hotelu, w którym mógłbym się przespać. Będę musiał zbudować sobie jakieś schronienie, ale na razie nie mam do tego odpowiednich narzędzi. No właśnie, możemy łączyć na ekranie ekwipunku przedmioty, żeby zyskać inne. Jeżeli chcecie mniej skomplikowaną wersję opisu tej gry, to tak, to jest Minecraft, tylko nie kwadratowy, chociaż trochę kwadratowy jest. Nie można stawiać bloków. No, jest chyba troszeczkę trudniejszy od Minecrafta, bo w Minecrafcie możecie tam, no, zabić świnie i macie jedzenie, prawda? Na cały dzień. Ale tutaj tak łatwo nie jest, chociaż chyba też jak się zabije kraba albo coś, też ma się dużo jedzenia. A więc na początku ja chyba zabiję tego kraba tutaj jeszcze, żeby mieć co jeść na początku. Na początku, cały czas. Świetnie. Gin, krabie! Okej. Okay. Jak widzicie, ciągle mówię jak widzicie. Tutaj macie 25, bodajże to jest 25 kg obciążenia. Tutaj pływają kłody,
w wodzie, w morzu, ale ja nie chcę tych kłód na razie brać. Nie mogę tutaj jakoś podbiec? Nie, chyba nie mogę biegać. Nie mogę tych kłód wziąć, znaczy no mogę, ale są one strasznie ciężkie, więc nie ma chyba, widzę, no chyba... Ojej. Nie ma po prostu sensu ich teraz podnosić, bo po prostu nam się nie przydadzą. Na początku radziłbym wam znaleźć jakieś miejsce na schronienie. Tutaj biegają sobie małpki, wszystko lovely, prawda? Ale najlepszym miejscem na schronienie nie będzie ta góra. Będzie na pewno jakaś góra z dobrym dostępem do wody. Chyba są dwa takie miejsca. Z tego co pamiętam, jakiś czas temu już w tę grę grałem, trochę z niej pamiętam, ale nie pamiętam też wszystkiego, więc mogę się w niektórych momentach zacinać. Grypa. Jak już mówiłem, mogę się zacinać w niektórych momentach. A tak, tutaj jest źródełko wody. Niestety, to źródełko, ono jest dobre, ale ono może się skończyć. Po jakimś czasie ono nam się, z tego co wiem, skończy. Dlatego tu musimy uważać. Trochę sobie kamieni pozbieram, ale przydałoby się też pozbierać kilka patyków. Kamienie zbieramy stąd, możemy też zacząć bić ten kamień. O tak, łapą i wtedy dostajemy kamienie, ale no, no właśnie. Możemy i tak, one też leżą sobie tutaj, tam gdzieś krzemień leży tutaj w stercie tych kamieni. Dwa krzemienie to można rozpalić ognisko. Jednak to nie jest jedyny sposób, żeby ognisko rozpalić. Na początku, żeby to ognisko w ogóle postawić, będziemy potrzebowali... A no, z tego nie dropią patyki przecież. Żeby to ognisko rozpalić, będziemy potrzebowali trochę drewna. No i materiałów innych niż drewno. No, czegoś w ten deseń, prawda? Liana, liść... Wszystko nam się przyda tak naprawdę. Tutaj możemy zginąć... Tak naprawdę możemy zginąć, jeżeli nie opatrzymy sobie wystarczająco dobrze rany. Dlatego trzeba uważać, bo no walka nie jest tutaj jakoś mocno łatwa. No i radzę wam właśnie uważać. Możemy też rozwijać umiejętności. Tylko gdzie to było? O! Właśnie. Tutaj macie takie coś jak umiejętności. Tutaj? Tutaj, tak. Tu są umiejętności. I w tych umiejętnościach tutaj ogólnie możemy... mieć różne takie te. Czyli na przykład, jeśli posadzimy później patyk w ziemi, wyrośnie nam po jakimś czasie drzewo. Jeżeli posadzimy liście, to wyrośnie nam takie coś. Albo takie coś. No, roślina liściasta w każdym razie. A więc to jest dobre. Możemy jakieś tam farmerstwo, chyba jeszcze drwal, możemy jakoś taką umiejętność możemy posiąść. A więc zaznaczamy sobie dwie, lewym tutaj i lewym tutaj. Możemy, dajemy ten plusik. I możemy zrobić kilka różnych rzeczy. Możemy zrobić włócznię, która na razie nam się nie przyda, bo na tej wyspie jest z kim walczyć. Praktycznie mogę walczyć z lwami. Jednak na razie jest to bezsensowne i myślę, że do fabuły nie są potrzebne na razie skóry. Skór potrzeba 10, a tych lwów się respi jeden na dzień. Lew przy gnieździe, więc trochę mi to zajmie. No i nie będę na razie na tych lwy polował, bo to do fabuły nie jest mi nijak potrzebne. A więc zrobię sobie młotek. Po kilku próbach nareszcie udało mi się połączyć patyk z kamieniem, dzięki czemu otrzymałem prowizoryczny młotek. Przynajmniej przy odrobinie wyobraźni, w każdym razie lepsze to niż nic. Powinien wystarczać do postawienia namiotu albo prostego szałasu. A więc tak, bierzemy sobie w ekwipunek. Tak, o właśnie. Naciśniemy lewym na jakiś coś przedmiot i klikniemy hotkey na klawiaturze, czyli 1, 2, 3, tak do 9. Możemy przypisać sobie daną rzecz do hotkeya, czyli nacisnę teraz 1 i mam młotek. Nacisnę teraz prawym miejscem na ziemię, możemy wybrać budynki i na początku radziłbym wam wybudować daszek, bo jest po prostu najtańszy i najlepszy. Jak tu się obracało? Strzałkami? Nie, scrollem myszy, no więc dobra. Postawimy sobie tutaj, no gdzieś tu. Let's get with the building. I możemy teraz tak wygląda budowanie w Strandedzie. Nie żartuję, tak wygląda całe budowanie w Stranded 2. Trzeba po prostu spamić prawym przyciskiem myszy, póki mamy surowce. A więc dobra, ja myślę, że będę zbierał surowce teraz. Chociaż pokażę wam po prostu, jak to się zdobywa. Jak już mówiłem, patyki zdobywa się z takiego drzewa. Nie próbujcie z tego drzewa zdobywać, bo po prostu wam nie wyjdzie. Bo nie dropi stamtąd to, co potrzeba. Nie, całkiem dużo tych patyków dropi, więc myślę, że nawet szybko to zbiorę. Jeszcze mi liście potrzebne. To już się dropi z tego. Liść, liść, liść.
Oczywiście jest wiki tej gry. Tam jest bardzo dużo przydatnych rzeczy. Na przykład jak zrobić niektóre przedmioty, także jak, takie jak broń i tak dalej. A, muszę mieć młotek. Prawym musicie mieć młotek w łapie i dopiero prawym naciskacie, a on wam robi ten, to co tutaj potrzeba. Ile mi brakuje liści jeszcze? 16 liści. A więc okej, okay. Czyli muszę tylko nazbierać liści i będę miał pierwszy prowizoryczny daszek. Rozbieraj te liście. Czereśniaku. Jak widać, trochę pragnienie nam już wleciało. A, naciskamy E i nam się wszystko, co potrzeba, zrobi. Jeszcze tutaj trochę ponawalam. W nocy nam się nic nie pojawia, nie, to nie jest Minecraft, że jak nie zbudujemy sobie schronienia, to coś nas zabije. Ale jest inna rzecz, która nam po prostu przeszkodzi. Mianowicie jest to zmęczenie, jeszcze 5. Jakiś się taki czerwony ekran robi, no to jest właśnie jeden ze sygnałów, że trzeba się mniej więcej kłaść spać. Może jeszcze to... to zmęczenie aż tak nie osiągnęło, aż takiego poziomu wysokiego. Jeszcze muszę 2 liście zebrać. Już. A więc pyk, pyk i pyk. Nareszcie, dach nad głową. Przynajmniej w symbolicznym sensie. Teraz nie muszę spać pod gołym niebem. Jestem choć trochę chroniony przed złą pogodą, zimnem i dzikimi zwierzętami. Jednak wątpię, żeby się specjalnie przestraszyły kupy patyków i liści. O Jezu. Powinienem się przygotować na to, że spędzę tu trochę czasu, minie trochę czasu... O, powtórzenia. Zanim wyjdę do kogoś na poszukiwanie. A nawet jeśli już ktoś mnie szuka, kto wie, jak daleko jest ta wyspa od mojego pierwotnego kursu. Mam nadzieję, że w końcu ktoś mnie znajdzie. Wykorzystam ten czas, aby jak najlepiej się tu urządzić. Najlepszym sposobem byłoby teraz... Coś tu łazi? Mam nadzieję, że nie. Przynajmniej ja się nie spotkałem z tym, jak grałem, żeby coś tu łaziło. Ciśniemy sobie prawym. Nie. Produkcja. O właśnie. Produkcja. Naciśniemy sobie ognisko. Postawimy sobie tu. I tak. Ja pójdę spać. Robimy to tym. Escape. Postać. Postać. No. Easy. Jestem głodny. Ciastko. Jak na razie ciastka będziemy jeść, bo surowe mięso to nie jest zbyt pożywne jedzenie. Dobrze jest zebrać na początku te, co tam mamy, rzeczy przy lądzie, żeby to później tam się nie pierniczyć z tym, że nie mamy jedzenia albo coś. Jak widzicie, te paski są ładnie wyzerowane. Nie do końca, no ale zawsze coś. Ładnie są wyzerowane, na tyle, na ile ich potrzeba. Trochę tych kamieni jeszcze zbiorę, myślę. Kamyki. Kamyki, a kamień to też jest różnica, żebyście nie pomyśleli, że zdobyliście aż 7 kamieni z jednego. Bo kamienie, a kamyki to są dwie różne rzeczy, niestety. I mnóstwo trzeba patyków do tego. Jeszcze 3. Kamyki, kamień potrzebuję, 2. O, już mam, dobra. Jeszcze tylko potrzebuję tych patyków. I dobra, jeszcze trzeba wywalić te kamyki, bo one są strasznie ciężkie, a są bezużyteczne praktycznie. No i patyki. Patyki to są, jest tylko nawalanie w to drzewo, także to jest bardzo nudne. Zobaczę jakiś czas. 36, okej. Będę nawalał jeszcze chwilę. Jest nawet szansa, że można ściąć drzewo w ten sposób, że po prostu będziecie nawalali i to drzewo się zepnie. Po jakimś czasie tak się stanie. Chociaż tu w miarę szybko to jest, to myślałem nad przyspieszeniem, ale chyba nie potrzeba przyspieszać, skoro tak to już wszystko i szybko idzie. Najwyżej nagram 20-minutowy materiał i po prostu to przyspieszę, ale no, te zbieranie wszystkiego tutaj. 32, jeszcze trochę. Patyk raz jeden, liść. Nie ma jakiegoś dobrego sposobu na pozyskiwanie tych patyków, trzeba po prostu naiwaniać w te drzewa i myśleć, że może wam dropnie kiedyś ten patyk.
To jest jedyny sposób. 43, jeszcze trochę. Do 50 dobijemy i chyba starszy. Dawaj! Dobra, starszy. Jak widzicie, już nazbierałem tych patyków. Mówiłem, że to jest naiwanianie. Teraz musimy tylko spamić tym młotkiem, żeby nie, jakby się kurde nie dało raz nacisnąć, żeby to wszystko zbudować, ale dobra. Czepiam się już szczegółów, teraz tylko spamnię prawym przyciskiem myszy, więc... Trochę nijak ma to się do budowy, no ale logika w tej grze to jest trochę drugorzędna sprawa, a bardziej nas interesuje przetrwanie na tej wyspie, a nie logika, no ale no. I już kończę. Tak, 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 tak i tak. I pyk. Ognisko zapewni mi ciepło i światło. Oczywiście najpierw proszę znaleźć sposób, żeby je rozpalić. Skoro nie mam zapalniczki albo zapałek, muszę znaleźć inny sposób. I teraz tak. Aha, dobra. Nieważne. Tutaj gdzieś był krzemień, tylko żebym ja go znalazł. Dobrze by było. Oczywiście mogę to w inny sposób rozpalić, ale ja chcę wam pokazać ten sposób z krzemieniem, bo jest on naj... Tu jest krzemień. Jeszcze gdzieś tu będzie, gdzieś jeden powinien być krzemień. Tylko gdzie? Nie pamiętam. Chyba akurat były tylko dwa krzemienie na tej wyspie. Tam widzicie już lwy. Podejście do nich i napieprzanie się to jest teraz marny pomysł, ponieważ nie jesteśmy w ogóle dozbrojeni. Dlatego no nie radzę, chyba że ktoś chce szybko zginąć albo idzie na hardcora w tej grze. Jest lew. Jak nas zauważy, to jest, mamy lipę. Bo to jest automatyczna śmierć. Tu mamy jeszcze źródełko. Plus, plus, źródełko świeżej wody. Tu tutaj może, mogę zaspokoić moje pragnienie. Na. Okej. Okay. No i możemy tutaj też, tutaj mamy też źródełko, też możecie się tutaj osiedlić. Tu macie zboże. Chyba to jest zboże. Chyba tak. Tak jak w Minecrafcie mieliście z trawy. Ale nie tym. Lewy, lewy, lewy. Nie musicie jakoś, nie wiem, trzymać. Wystarczy, że... trzymać. Nie musicie po prostu naciskać lewy przycisk spamić, tylko trzymacie lewy na tej trzcinie, na tym życie i wam snopek urośnie. Znaczy urośnie, wypadnie. Gdzie ja się osiedliłem? Tutaj? Tam. To idziemy tam. Z powrotem. Chyba zakończę ten odcinek. Jak to jest czasem? No mniej więcej. I do następnego odcinka postaram się wymyśleć, znaczy przypomnieć sobie, albo nie wiem, poszukać, gdzie było to, ten krzemień, bo niestety już nie pamiętam. No, bo już jakiś czas temu w to grałem, więc mogę nie pamiętać. Idziemy, idziemy, idziemy. Gdzie ja mam tą miejscówę? Tutaj. Więc jest całkiem nieźle. Ta wyspa też nie jest za duża, a to też jest tylko początek fabuły. Dość dużo mi zajmie, zanim pchnę tą fabułę naprzód, bo można się wydostać z tej wyspy. Dość dużo mi to zajmie, ale tak. Dobra. Klikacie Escape. Bierzecie korę i bodajże patyk. I chyba jest jakaś szansa, że wam się nie uda. No dobra, ognisko, cieszę się. Jest szansa, że wam się nie uda rozpalić tego ogniska, bo nie zawsze się udaje. Więc ten, te krzemienie są błogosławieństwem. A tutaj, jak widzicie... No, fucking shit. Tutaj. Tu, rozpal to ognisko. It's not working. Masz cholera. Nie mogę rozpalić. No dobra, w sumie zakończę nagrywanie, bo no nie rozpalę tego ogniska, chyba żebym próbował jakoś albo coś, ale no nie rozpalę tego, no już próbowałem. Tylko jeszcze parę razy, ze dwa razy spróbuję. Dropnę kilka tej kory. I patyka. Kory trochę więcej. Kora! Patyki to tak, ale korę nie drobię. Jeszcze jedna kora. Spróbuję. Trzech razy sztuka, prawda? Liście, liście, liście. Patyk. Patyk.
O cholera. Okej. Ups. No dobra, zrąbałem trochę. Okej, musi styknąć dwie. Dobra. Plecak. Kora. Patyk. Połącz. Make fire. Proszę, rozpal się. Nie chcę widzom pokazać, że się da rozpalić. No dawaj. Did you expect that to work? Nie, nie działa. A więc dobra, widzicie, już drugi dzień minął. Tak minął dzień i poranek. Ja się postaram, jak już mówiłem, poszukać tego krzemienia. Na pewno mi się to uda, bo na pewno go znajdę, tylko muszę go poszukać. Tylko się jeszcze napiję. It's not working. Aż, jasna mać, już puste. Będę musiał chodzić do tego drugiego. Ale dobra. Więc to jest na tyle w tym odcinku. Już się ciemno robi. To jest na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie tej produkcji. Zapraszam do moich innych filmików, pozostałych, następnych. I na razie.